Cześć, z tej strony Chris, a oto kolejny odcinek naszych portalowych unboxingów. Dzisiaj zmierzymy się z Assassin's Creed Unity Guillotine Edition. Jak sami widzicie, w skład tej edycji wchodzi gra, która była niestety poza tym opakowaniem, dorzucana po prostu do paczki, plus ta wielka skrzynia stylizowana na gilotynę. Poza samą płytą z grą dostajemy również kod na DLC, Chemical Revolution. Przejdźmy zatem do środka, do wnętrza tej paczki. Co skrywa? Na pierwszy rzut oka rzuca się figurka Arno, którą pozostawimy sobie na koniec. Zajrzyjmy do szuflady. Arno idzie na bok. Tak oto prezentuje się zawartość szufladki. Co konkretnie zawiera, już Wam prezentuję. Steelbook ze świetną grafiką na tyle. Bardzo ładnie wydany artbook. Świetna, sztywna oprawa. A w środku bardzo dobrej jakości papier i naprawdę masa perfekcyjnych grafik. Grafiki oczywiście nawiązują do samej gry, prezentują bohaterów, których spotkamy w tej grze, lokalizacje i tym podobne. Co więcej, oczywiście nie mogło się obyć bez instrukcji, jak złożyć figurkę. Mamy również soundtrack, podobnie jak w Assassin's Creed Black Flag, wydany w takiej papierowym opakowaniu. Koperta, która skrywa w sobie dwie litografie. Co poza tym? Mamy tutaj zapieczętowaną mapę Paryża. Już Wam ją prezentuję. W sumie jakby zdjąć tą pieczęć, to można by było to oprawić w antyramę i powiesić na ścianę. Całkiem fajne. Dobra, co więcej. Mamy tutaj takie oto pudełko. Co skrywa w środku? Już wydostajemy. W środku kryją się karty. Ładne grafiki. Fajny papier, z którego są wykonane. Są to karty do gry i rzekomo karty do tarota. Nie znam się za bardzo na tarocie, chociaż te pierwsze grafiki mało mi się z tym kojarzą. Co natomiast znajdziemy w ostatnim pudełku? Mamy tutaj pozytywkę. Bardzo fajnie, że wydaje z siebie dźwięki, a nie jest tylko atrapą. Pozytywka Assassin's Creed. Odłóżmy szufladkę. Przestawimy odrobinę elementy. Zajrzyjmy do środka pudła. Jak już wspominałem, mamy tutaj figurkę Arno, którą jeszcze pozwolę sobie odłożyć na bok. Wrócimy do niej za chwilę. I jeszcze jedna rzecz. Zapewne widzicie ten sznureczek do pociągnięcia. Ten sznureczek skrywa taki oto obraz. Zobaczymy, czy uda się go wyciągnąć. O. Idealny na ścianę. Świetna rzecz.
No dobrze, to by było wszystko, jeżeli chodzi o dodatki poza figurką. Figurkę już Wam za chwilę zaprezentuję, tylko uprzątnę szybko ten stół. Oto figurka Arno na gilotynie. W końcu udało mi się ją złożyć. Chwilę to zajęło. Jak sami widzicie, jest bardzo duża. Na oko liczy około 40 cm wysokości. Posiada dwa elementy, które doczepiamy do niej, czyli szpada Arno i flaga. Jeżeli chodzi o samo wykonanie tej figurki, jest bardzo dokładna. Widać masę detali. Co prawda ja osobiście przyczepiłbym się do koloru krwi, który wygląda trochę jak jakiś sok wiśniowy. Mało ma wspólnego z kolorem krwi. Wykończenie samego Arno jest doskonałe. Elementy stroju, czy... Już Wam pokazuję, zbliżę. Będzie lepiej, będziecie wiedzieć, o czym mówię dokładnie. Jak sami widzicie, wykończenie jego, czy chociażby tutaj butów, pasków, kolorystyka. Nigdzie farba nie wyjeżdża poza swoje granice. Znajduje się dokładnie tam, gdzie powinna być. Co prawda twarz Arno, nie wiem, czy będzie widać, o. No już tu trochę gorzej wypada. Kolor jego języka, czy samej twarzy jest dość sztuczny. Natomiast cała ta diorama ogólnie wypada bardzo pozytywnie i jestem pod wrażeniem jej wykonania. Odstawmy może ją na bok. Tak oto prezentuje się edycja Assassin's Creed Unity Guillotine Edition w całej okazałości. Jest dość obfita w różnego rodzaju kolekcjonerskie gadżety. Taką edycję możecie nabyć za około 650 zł, to już wliczam w to koszty przesyłki. Uważam, że no mogłaby być odrobinę tańsza, ale jeżeli nie zależy Wam na przykład na grze lub już ją macie, to zawsze możecie ją sprzedać, to wyniesie Was nieco taniej. Zawiera dość unikalne gadżety typu ta pozytywka, czy głównie figurka Arno na gilotynie. Dla kolekcjonera gadżetów z serii Assassin's Creed, jak dla mnie, pozycja obowiązkowa. Powinien Arno dołączyć do reszty asasinów, jeżeli już jakieś posiadacie. I co tu więcej dodać? Warto, pod warunkiem, że będzie tańsze. Jeżeli nie macie problemu z wydawaniem pieniędzy, może jeszcze uda Wam się zakupić. Z tego co wiem, mogą być problemy. Tak więc raz jeszcze Guillotine Edition w całej okazałości i do zobaczenia przy następnym unboxingu.